Dzień dobry, cześć. Witajcie w trzecim ogrodzie w moich tegorocznych podróżach w sezonie 2021. Tym razem ogród taki wyjątkowy, bardzo kolekcjonerski, bogaty w ogromną ilość ciekawych roślin, ciekawie formowanych. Także to jest taki przykład kolejny tego, że ogród może być wyjątkowy, może mieć swój własny charakter i czymś konkretnym nas zadziwić. Tak jest właśnie w tym ogrodzie. Poza tym, że właśnie występuje tutaj mnóstwo ciekawych roślin, ciekawie prowadzonych, to jest to ogród zimozielony, także jak najbardziej wpisuje się właśnie w koniec marca i no w tą porę roku, przedwiośnie, no i potrafi nas zachwycić. Zapraszam na spacer. Moją opowieść o tym ogrodzie muszę zacząć we frontowej części działki, dlatego że tutaj też są elementy, które chciałbym Wam pokazać. Zacznę od tego naprawdę oryginalnego płotu z drewnianymi wstawkami, które nie są tutaj przypadkowe, bo są jakby kontynuacją budynku. Zwróćcie uwagę na ten piękny drewniany domek i co ważne, nie jesteśmy w górach, tylko w centralnej Polsce, w okolicy Łodzi, fajnej, takiej malutkiej, rekreacyjnej miejscowości. Myślę, że w to miejsce dobrze wkomponował się bus w swoich takich bardzo jaskrawych, pozytywnych barwach. Zajął miejsce w tym ogrodzie, no i myślę, że to jest dobry wstęp do tego, abyśmy weszli dalej. Jest to wyjątkowy ogród kolekcjonerski. Z tego względu chciałem go właśnie pokazać Wam o tej porze roku, bo zachwyca właśnie teraz. Mamy końcówkę zimy, właściwie przedwiośnie, a ten ogród jest ciekawy. Ciekawe są tutaj rośliny, które właściciele formują naprawdę latami i to zarówno rośliny iglaste, jak i liściaste. Chociażby tam widoczne w tle buki, do których za chwilę podejdziemy. Co ważne, Bogusław, właściciel ogrodu, zdradził mi pewną tajemnicę, że żeby te rośliny tak formować, żeby były tak trwale powyginane, przybierały właśnie takie kształty, jakie chce, no potrzeba niestety dużo pracy. Ta praca musi trwać latami, żeby roślina zapamiętała położenie, ten nowy kształt, jaki chcemy mu nadać, potrzeba około 8 lat. 8 lat, żeby te gałązki, tak jak tutaj, zwróćcie uwagę, kształtować, no trzeba je podwiązać lub ewentualnie obciążyć, jak chociażby tutaj z przodu tak właśnie wieszać jakieś obciążniki, mogą to być takie elementy jak tutaj, betonowe kostki, no i tak roślina musi to położenie zapamiętywać. Jak już wiecie z moich podróży, z moich relacji, z tego co robię, towarzyszą mi partnerzy wymienieni i pokazani tutaj na tym oklejeniu busa. W tym sezonie wygląda to tak jak właśnie tutaj. I dlaczego o tym wspominam? Bo partnerzy wspierają mnie produktami, które za chwilę zobaczycie. Te produkty jeżdżą ze mną do ogrodów, w tych ogrodach zostają, dlatego zachęcam do udziału w projekcie, do zgłaszania swoich ogrodów. Jeśli Wasz ogród wybiorę, przyjadę, to właśnie takie zestawy, jak za chwilę zobaczycie, trafią w Wasze ręce. Zapraszam. Thank you.
Ogród jest miejscem naprawdę kolekcjonerskim. Te wszystkie wijące się, pięknie formowane niwaki, to jest jakby jego wizytówka. Natomiast jest też dużo takich naprawdę unikatowych pomysłów, jak chociażby tutaj taki jałowiec płożący, który fajnie został wkomponowany i puszczony na jakimś pniu i stworzył naprawdę oryginalną, unikatową roślinę. To, że ogród jest kolekcjonerski, świadczą o tym nie tylko te formowane rośliny, ale przede wszystkim to, że jest tutaj naprawdę mnóstwo ciekawych odmian roślin. Co ważne, wszystko jest podpisane, co ułatwia gospodarzom również identyfikację, zapamiętywanie tych nazw, no i myślę, że również dzielenie się swoją wiedzą. Frontowa część działki z tym fajnym ogrodzeniem, o którym już wspominałem. Tutaj również zaczynają się te wszystkie pokazy roślin. Trawnik, jak widzicie, zaczyna się tutaj już wić. No i właśnie z tej części frontowej, z tego takiego dość obszernego przedogródka, przechodzimy do tylnej części ogrodu. Myślę, że tutaj jest taki najładniejszy kadr. Fajnie widać zarówno to tło, o którym wspominałem, jak i te wszystkie wijące się rabaty. No i przede wszystkim wyprofilowany trawnik, fajnie ukształtowany cały krajobraz. Jeszcze raz zwrócę uwagę na te formowane rośliny, zarówno iglaste, jak i liściaste, chociażby tam wspomniane buki. To wszystko naprawdę wymaga mnóstwo pracy, mnóstwo cierpliwości. Taki ogród tworzy się latami, ale myślę, że ten efekt jest tego warty. Oczywiście nie musicie robić w ogrodzie takiego czegoś w 100%, jakby przenosić to do własnych ogrodów. Możecie w ogrodzie mieć pojedynczą roślinę, pojedynczy jakiś okaz, czy kilka takich okazów rozmieszczonych po ogrodzie i jakby one mogą tworzyć taki główny element dekoracyjny. Tutaj tych formowanych roślin jest dużo. Jest to hobby gospodarzy, przede wszystkim gospodarza, który tutaj jakby poświęca temu cały swój czas, wkłada mnóstwo pracy. No i właśnie efekty są takie, jakie widzicie. Myślę, że to cenna wskazówka, warto coś takiego zrobić. Jeśli chodzi o samo położenie ogrodu, jak wspomniałem, leży w niewielkiej miejscowości. Jest to taka turystyczna miejscowość niedaleko Łodzi. Cała lokalizacja działki jest w takim sąsiedztwie niewielkiego lasu, zarówno z jednej strony, jak i z drugiej strony posesji otaczają go drzewa. Z tyłu zobaczcie na ładne tło tego ogrodu, które tworzą brzozy. Z kolei przód są to sosny. Do tego ten wyjątkowy domek z drewnianą elewacją, no i te piękne wijące się rabaty. To, co jest godne uwagi, to fajnie skomponowany trawnik, który tutaj również tworzy takie wijące się obszary. Te wyspy na środku niego wyłożone korą z tymi oryginalnymi wyjątkowymi iglakami, to są takie enklawy, które są otoczone właśnie trawnikiem. W sezonie pracuje tutaj robot koszący, dlatego zostało to tak skomponowane, aby mógł wszędzie dojechać. Te wijące się kształty pozwalają właśnie na to, aby dojechał, dokosił wszystko, nie zostały jakieś późne puste pola. Dlatego jest to też, myślę, cenna wskazówka dla tych z Was, którzy chcą tego typu ogrody zrobić, ułatwić sobie pracę, no i mieć czas na coś innego. Kończąc powoli spacer po tym ogrodzie, jeszcze jedno ujęcie, jeszcze jeden kadr, tym razem z końca działki. Jeszcze raz zwróćcie uwagę na ten wyjątkowy domek, na tą ciepłą drewnianą elewację.
Przypominam, że nie jesteśmy w górach, ale w centralnej Polsce. No i myślę, że to też fajna wskazówka. Warto łączyć właśnie budynki z ogrodem, tworzyć takie harmonijne zestawienia. Na zakończenie tradycyjnie zapraszam do kolejnych moich ogrodowych podróży. Mam nadzieję, że z każdej z nich wyciągacie coś dla siebie, coś ciekawego uda Wam się podpatrzeć, co chcielibyście przenieść do własnych ogrodów. W tym ogrodzie na uznanie zasługują przede wszystkim rośliny. To, jak są formowane, to, jak są ciekawie dobierane gatunki. Myślę, że to jest taka fajna wskazówka do tego, jak można te nasze ogrody ozdabiać, że warto iść właśnie czasami w stronę takich ciekawych roślin, fajnie je prowadzić, bo mogą naprawdę być wyjątkowymi okazami w naszych ogrodach i na naszych rabatach. Kończąc, jeszcze raz zapraszam do kolejnych podróży. Dzięki za uwagę. Cześć.